Cześć, witajcie. A tu taki vlog przed spaniem. Jest godzina 23, dochodzi w Anglii. Ja jeszcze nie śpię. Jestem w koszulce i samych gaciach, ale nie będę stawał, nie będę wam pokazywał, bo to nie ma sam czym się zachwycać. Nie mam czym się chwalić, no. Wiecie, no. Takie to rzeczy. Sprawdzam teraz mikrofon, jak działa. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. I jest ok. Także zobaczymy. Zaraz sprawdzę nagranie, czy wszystko działa. I jak coś, to wam wrzucę. Trzymajcie się. No i już jestem z powrotem. Wszystko sprawdziłem. Mikrofon działa. Wszystko jest ok. To moje bicepsy. Jak moje bicepsy? Słabo ostatnio. Mało ćwiczę. Także mam dzisiaj dobry humor. Trochę tam pooglądałem na YouTube różne głupoty. Też oglądam, słuchajcie, różne osoby chore, które tam mówią o sobie. Lubię posłuchać, bo mnie ten temat interesuje. Mnie interesuje choroba. Interesuje choroba jako schizofrenia. Co tam nowego słychać? Także oglądam nie tylko lekarzy, ale niektórzy wam powiem, że takie konowały, że w głowie się nie mieści. Bo jak słyszę, jak mówi, że po lekach, w zastrzykach nie ma efektów ubocznych, to ja po prostu zabiję go śmiechem. Po prostu są takie efekty uboczne czasami, jak z piekła rodem i niestety nie jest za ciekawie. No ale takie osoby są, tak lekarze może na samym początku uważali, że nie ma efektów ubocznych, ale słuchajcie, efekty uboczne są i to takie, że głowa mała. No i cóż. 23 i mi spać się nie chce. I co z tym zrobić? Słuchajcie. Sam nie wiem. Nagrywam dla was filmik. Zaraz go zmontuję i wrzucę. Siedzę w domu sam. Sofa nowa, jak widzicie na nagraniu. Nówka sztuka, tak na nowej sofie, starą, słuchajcie, wyrzuciłem na śmietnik i postała 2 dni i ktoś ją zwinął, ktoś ją wziął dla siebie. A tam, słuchajcie, powychodziły 2 sprężyny, jedna i druga, tam gdzie siedziałem najwięcej, tak jak tutaj teraz siedzę i musiałem podkładać koc na to kłaść, żeby po prostu te sprężyny nie rwały gaci, bo rwały spodnie, rwały spodenki, rwały wszystko. Po prostu te sprężyny wchodziły w tyłek. Taka prawda. Tak wam mówię. Także dzisiaj fajna nocka. Mam nadzieję, że zasnę, że będę spał. Także, że wszystko będzie w porządku. No cóż, chyba kończę to nagranie. Bo za dużo gadam. Także trzymajcie się i czołem. Kto tam jeszcze obejrzy, to może postawić lajka, jak mu się podoba. Dla starego wariata, takiego jak ja. Dla starego wariata. 50 lat prawie na karku, stary wariat. Także, ale trzymam się dobrze. Czołem.